Witam, witam o pięknym poranku. W końcu trochę pogody. Tylko z rana, później znowu lipa dupa i cienko będzie. Dzisiaj się posunęliśmy już trochę. Czempiony gotowe. Wczoraj po południu, jeszcze zanim pogoda się popsuła, udało mi się na chwilę wywieźć gołębie z powrotem tam na tą rzekę wywiozłem. Jeden zagubiony. Weszedł do znajomego, później dzwonił, mówi: o, ja wypuściłem go. No jakimś cudem gołębia nie ma. No on tam ile? 2 kilometry ode mnie żyje. Więc ciekawa sprawa. No ale trudno. Niestety, na aukcyjnej był. Więc 50 baków poszło się pier papier. No, a dzisiaj zobaczymy, jak to będą lecieć. No jeszcze widać tam, gdzie niegdzie mgła jeszcze jest. Po drodze było jak było, ale dadzą radę, muszę się wzbić, więc no, będę do lewej od słońca lecieć, więc zobaczymy. Gotowi? Lecimy. Poszły. O, jak ładnie. Z tymi łańcuszkami normalnie. Trochę za grube, ale jak za cienkie mam, to w ogóle się rozciągają, bo te drzwiczki są strasznie ciężkie nawet. Coś one głośno latają. Nie wiem, jaka to przyczyna może być. Jak macie pomysł, dajcie znać. No ciekawe, jak dzisiaj nabiorą kierunku, ale strasznie dużo krążą. Gdzie one poszły? A rozprzejdziemy się na drugą stronę drzewa. O, tam i to. Zobaczymy. No już szerzej, szerzej chodzą. Gdzie one? No tam są. Ty, ze znajomym wczoraj gadałem. To on już jeden, to od kwietnia już trenuje. Gdzie one są? O tam. No, wczesne młodziaki miał. Choć już w grudniu poparowane wszystko, to on już działa. Tam, gdzie my już byśmy byli, jakby pogoda sprzyjała o tej porze, to on już tam był 3 razy. A ja widzisz, ledwo co od domu odeszłem. Gołębie mi uciekły. Dobra, gdzieś one poszły, jedziemy do domu. Zobaczymy. Są czempione, ale jestem bardzo zaniedowolony. 4 sztuki już wcześniej się pokazały. Tragedia. W tym roku będzie normalnie tragedia. I to też nie wszystkie. Chyba czegoś brakuje. No ten rok będzie naprawdę do dupy. A kurde no. Te treningi naprawdę nie idą tak jak powinny. Pogoda niesprzyjająca, gołębie nie latające. Co może i źle, to idzie. Dosłownie. Aś to. I to też teraz od jutra do środy znowu ma ten. Ma coś tam padać. Też nie wiadomo w jakich to godzinach i tak dalej, ale wiadomo, duszności uderzą, to też gołębie ciężko będzie wywozić, bo to normalnie się zasapia, nic więcej i będą znowu zguby. Więc tak to wygląda i do następnego.